Lato w Siewierzu zapowiada się ciekawie. Przygotowaliśmy kilka propozycji dla dzieci spędzających wakacje w naszym mieście. Miejsko-gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna zapraszają do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Jak co roku nasza instytucja przygotowała szereg atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Pierwszy tydzień upłynie nam pod znakiem sportowym, wszyscy spotykamy się na Orliku. W drugim tygodniu będą zajęcia plastyczno-techniczne, na które też bardzo serdecznie zapraszamy. Trzeci tydzień upłynie nam pod znakiem wokalnym, będą zajęcia wokalne i zajęcia karaoke. Natomiast ostatni tydzień lipca spędzimy na zajęciach taneczno-ruchowych. Podobne zajęcia sportowe, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne będą się odbywały również w naszych filiach, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Brudzowicach oraz w kafejce internetowej w Leśniakach. Jak co roku, tradycyjnie, mamy bogatą i ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży. W tym roku biblioteka wraz z filiami włączyła się w akcję Zachowaj trzeźwy umysł i nasze wakacje brzmią odlotowe. Na skrzydłach przyjaźni, bo takie hasło jest właśnie przewodnie tegorocznego kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. I w ramach tych zajęć, które odbędą się w poniedziałki, wtorki i środy, w godzinach od 13 do 15, od 10 lipca do 2 sierpnia, zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty, podczas których będziemy robić prace plastyczne, literackie, będą konkursy, gry, zabawy ruchowe, będą również spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy wykonują na przykład jakieś interesujące zawody, ale również z takimi osobami, które mają jakiś talent i chcą tym talentem się pochwalić, na przykład gitarzyści. A będą, tak jak mówię, również i policjanci, i strażacy, i pani doktor. Myślę, że będzie całkiem fajnie. Będzie też przedstawienie Jaś i Małgosia. Przyjdzie taka specjalna grupa. I to będzie 17 lipca w poniedziałek, też o 13 zapraszamy. Wszystkie atrakcje odbywają się w ramach akcji Zachowaj trzeźwy umysł. Ta akcja, biblioteka do niej przystępuje już od kilku lat i głównie kładziemy nacisk na właśnie taką profilaktykę prozdrowotną. Chodzi o zachowanie tych właściwych takich norm, żeby dzieci wiedziały, czego w życiu przestrzegać, czego unikać, a ponieważ tegoroczne hasło jest na skrzydłach przyjaźni, więc skupimy się właśnie na przyjaźni. Będziemy szukać tych wzorów przyjaźni w literaturze, w sztuce i później będziemy próbować coś plastycznie to uwieczniać. Oprócz naszej centrali jest jeszcze filia w Brudzowicach, Wojkowicach Kościelnych i Żeliwławicach i w tych filiach tak samo też zajęcia będą się odbywać w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. Na przykład w Brudzowicach dzieci będą między innymi poznawać bliżej Akademię Pana Kleksa, w Żeliwławicach doktora Dolittle i jego zwierzęta, w Wojkowicach Kościelnych będą zajęcia takie właśnie w ramach Zachowaj trzeźwy umysł. Zajęcia nie wymagają wcześniejszych zapisów, wyjątkiem są jednak warsztaty Kwadratowy Świat. Jak co roku nasza instytucja również będzie organizowała warsztaty zewnętrzne. Niestety na te warsztaty jest ograniczona liczba miejsc, także zapraszamy serdecznie do zapisów. Pierwsze warsztaty odbywają się 7 lipca i są to warsztaty nazwane Kwadratowy Świat, gdzie nasi mieszkańcy będą mogli składać ludziki i zwierzęta z klocków. Potem będzie oczywiście zabawa kolorami. Będziemy organizowali też drugie warsztaty z firmą zewnętrzną, natomiast jeżeli chodzi o te drugie, zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy na Facebooka, gdzie na bieżąco będziemy informować, w jaki sposób będą te zapisy się odbywały, do kiedy i kiedy te drugie warsztaty się odbędą. Wszystkie informacje na temat prowadzonych zajęć można znaleźć na plakatach oraz stronach internetowych poszczególnych instytucji. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Poniedziałek, wtorek, środa od 10 lipca, od 13 do 15. Myślę, że będzie odlotowo.